Dzień dobry, dzisiaj jest nasz pierwszy dzień poza granicami państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Pozdrawiam. Co tam, Oski? Gdzie jedziesz? Kiszyniowa. A po co tam jedziesz? Jadę tam dlatego, że tam jest tak, jak kiedyś było. A nie tak jak... Nie pamiętam, jak to już w ogóle było. Stresowanie. W Sadradzie jedziesz? Kiszyniowa, tam nic nie ma. Jadę tam, bo tam jest tak, tam jak nic nie ma. Było, a nie tak, jak jest teraz. Co? Gdzie jedziemy? Do kraju, w którym nie ma nic do zobaczenia. Pięknie. Cieszycie się? Tak. Pa, pa. Znajdujemy się teraz w podziemnym mieście Win, czyli Krykowa. Miasto to znajduje się około 100 metrów pod ziemią i korytarze, które mają, wynoszą około 100 kilometrów. Można wjechać tutaj samochodem, Lexem, można jeździć dookoła i zwiedzać. Właśnie zmierzamy do muzeum. What is wine? Is it temptation? Is it savor? Is it the blood of God? Is it cure? Is it hope? Or maybe it is a way of living? Dojechaliśmy do Naddniestrza, do kraju, który nie istnieje na mapach świata. Ciekawe przeżycie? Przejechaliśmy przez granicę. Nie mają co ładne, ale... Do Mołdawii, tak, tak. To jest do Mołdawii należy. Ja jestem w Mołdawii, a ty jesteś w Naddniestrzu. No tak. Tu jest Mołdawia. Tu jest Mołdawia. Invincible.
No dobra, no to jesteśmy właśnie gdzie? Na Naddniestrzu. Naddniestrzu. Jesteśmy w Naddniestrzu, z najlepszym przewodnikiem. Roman. Roman. Także zwiedziliśmy sobie kraj i to całkiem właśnie fajnych miejsc. Вот это абрикос. Вот. O, mamy. No to mamy teraz stoimy przy garażu, tak? Takim i pan nam polewa wino. Bardzo smacznie. Roman, wypowiedz się, bo ty najlepiej wypowiesz się. No dzięki, ale no, co to można powiedzieć, że teraz zaraz wyjeżdżacie do Kiszyniowa, tak? Wracacie już, jesteśmy prawie gdzieś 5-10 minut do granicy. I jak wam Naddniestrze się spodobało? Bardzo. Super. Bardzo zajebiście. Polecać. Miała być bieda, biedy nie było. A biedy nie było, tak? Biedy nie było. Wszyscy się bali tu przyjechać, a tu nie ma się czego bać. Ale jak to mordercy, niebezpieczne to jest? Jak bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. To mam powiedzieć. Także Roman jest Naddniestrzaninem? Naddniestrzaninem. Roman jest Naddniestrzaninem, który nauczył się właśnie multimiedzynarodowcem. Multimiedzynarodowcem, który nauczył się mówić po polsku z YouTube'a. No, tak jest. Także dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu. Proszę, jeszcze nasz pan kierowca tutaj. Dziękujemy. Kierowca i robi winę swoje do momentu. Tak. Tak, dziękujemy. Prosto z Kiszyniowa, najprawdopodobniej najbrzydszej stolicy Europy. Dla wieści ze Szczepankowa. Krystian Kołasik. Oskar Hepsior. Mołdawia.